Zaczynam wrześniową wyprawę. Powiem dosłownie dwa słowa, bo jestem, kurczę, w niedoczasie, bo się pogubiłem. Rano jeszcze miałem jakieś tam tematy do ogarnięcia. Jestem już na miejscu. Słuchajcie, będę łowił na tej dużej wodzie, na której łowiłem, nie wiem, bodajże w kwietniu, w maju albo w czerwcu. Co ciekawego, jestem, słuchajcie, tutaj aż na 6 dni. Do niedzieli, co chyba jest moją pierwszą taką wyprawą, nie wiem czy w ogóle, bo ja zawsze jeżdżę na ryby na krótko, a jeżeli już mam dużo więcej czasu, to zmieniam na przykład wodę. Natomiast muszę wypocząć też, bo jestem jakby przemęczony i po prostu chcę po prostu siąść na te kilka dni, po prostu wychillować. Właśnie się rozpakowałem, zaczynam za chwilę przeprawę. Jestem ogólnie podjarany, bo prognozy są naprawdę świetne, bo jest zapowiadana zachodnia cyrkulacja, ma być ciepło, ma być niż, ma być deszcz, czyli tak naprawdę wszystko, co bym chciał. Jestem na wschodnim brzegu, więc będę miał po prostu wiatr w swoją stronę. Mam nadzieję, że to przyniesie ryby. Zobaczymy, a nic, teraz słuchajcie, muszę się zwijać, muszę się szybko zapakować i na ponton, bo mam prawie kilometr przeprawy i potem się odezwę. Do zobaczenia.
dwie godzinki popływałem. Znalazłem sobie miejscówki. Mam tak, jedną wędkę. Będę chciał położyć, to jest może takie w sumie miejsce, może inaczej. Jedną wędkę mam na skraju takich pojedynczych kępek kapelonów. Dość blisko brzegu, znaczy blisko, w sensie no nie na zasadzie 10 metrów. Ale też nie na otwartej wodzie, bo tutaj jest bardzo płytko i te kapelony potrafią czasem rosnąć dość daleko. To jest, no ode mnie jest, no daleko, bo to jest myślę 180 metrów. I tam jest 2,5 metra wody i są pojedyncze kępy kapelonów i jest taki duży obszar między tymi kapelonami bez zielska. I tam położę na pewno jedną wędkę. Jedna wędka będzie na otwartej wodzie 160 metrów od brzegu. No, myślałem, że to karp, a to łyska. Daleko się wynurzyła, wiesz, bez okularów to tak, a raczej kiepsko widzę. Mam, tam jest taki bardzo duży obszar bez zielska. Taki naprawdę, no, ja myślę, że ze 20 na 20 metrów taki plac. I to miejsce na pewno chcę bardzo oficie zasypać. Bardzo oficie. Nawet będę sypał peletem, czego zazwyczaj nie robię. Bo po prostu nie mam możliwości zmiany miejsca. Jestem tutaj na platformie, mogę łowić tylko stąd. Więc tak naprawdę po prostu będę sypał tą jedną miejscówkę z nadzieją, że w pewnym momencie po prostu wejdą tam karpie. I tam jest właśnie takie, ja wiem, 3 metry nawet wody. I tam będę miał jedną wędkę. I teraz mam jeszcze jedno miejsce. Takie nazwałbym to backupowe miejsce. I to jest najbliżej mnie. Ze 120 metrów myślę gdzieś. I tam jest płytko, jest 1,70 m wody. Już bliziutko kapelonów. Są takie duże kępy. Jakieś takie zielska, takiego wyższego niż to pozostałe. I wokół tych kęp wszędzie jest po prostu wydmuchane dno do namułku. I tam niedaleko gdzieś widziałem jedną rybę, która się spłoszyła. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. I myślę, że tak naprawdę będę po prostu czekał. Nie przepadam za takim łowieniem. Wolę raczej aktywnie przemieszczać się po prostu, jeśli nic się nie dzieje. Ale no po prostu jest taka sytuacja, że tutaj jestem jakby skazany, można powiedzieć, na tą miejscówkę. Nie mam możliwości przemieszczenia się nigdzie indziej. Więc po prostu będę tutaj łowił w ten sposób, aż do samego końca po prostu będę czekał. Jedynie tymi dwoma miejscami tutaj płytszymi, no to nimi po prostu będę ewentualnie żonglował. Zrobię w ogóle w ten sposób, że na tej drugiej backupowej miejscówce dzisiaj oczywiście wrzucę trochę orzecha, trochę kulek.
i po prostu sprawdzę jutro, czy ta zanęta zniknęła, czy nie zniknęła. I tak, no taki jest plan. Taki jest plan. Zobaczymy, czy to wypali coś z tego. Nie wiem. Ale naprawdę, kurczę, musiałem odpocząć. Potrzebowałem po prostu tak zwyczajnie tego wyjazdu, żeby sobie po prostu posiedzieć w ciszy. W takiej swojej samotni. Tak, to jest dobra decyzja, że tu przyjechałem, bo też miałem jakieś tam inne pomysły, inne wody do wyboru, ale poprzedni wyjazd, no, byłem na wodzie, gdzie niestety w potwornym upale trzeba było wywozić zestawy na 200 metrów na wiosłach. I to jeszcze w takim w ogóle masakrycznym zielsku. Szukam piórnika, gdzieś mi wcięło. Dawno go brałem, ale... Nie, może być. No więc po prostu przez to, że dostałem taki wycisk na tym poprzednim wyjeździe, jeszcze w dodatku z oblanku skończonym, to naprawdę potrzebowałem jakiegoś takiego chilloutu. O, jest. I po prostu posiedzenia, wypicia lampki wina, popatrzenia na przyrodę, na zachody słońca. A jak się coś złapie, to będzie jeszcze fajniej. No nic, biorę się za montażkę. Oczywiście bez żadnych udziwnień. Tak jak zwykle, sztywniaczki do tegoż 16, nie, 15, przepraszam, 15 skopek Squid na centryczku. I tak, no to tak jak mówię, no tam na otwartej wodzie, no to miejsce po prostu bardziej zasypie, obficiej. Natomiast tutaj w tych kapelach, w tych oczkach w zielsku będę po prostu łowił tak bardziej właśnie na taką po prostu pułapkę. Małą, po prostu malutką bym nawet powiedział, ilością zanęty. Fajnie, bo tam widać dno, można ten zestaw tak naprawdę czy w dzień, czy w nocy pod latarką, czy w dziennym świetle można idealnie po prostu ten zestaw położyć. I tak, i więc po prostu walczymy. Dobra, słuchajcie, rozłączam się. Nie ma co gadać, nie ma co przeciągać. Co miałem, to powiedziałem. Zajmuję się zestawami. Potem skręcę parę ujęć. To pokażę wam te miejscówki i tyle. Dobra, działam. Trzymajcie się. Jestem tutaj na tej miejscówce na otwartej wodzie. Tak jak widać tutaj,
tam daleko jest ta platforma, gdzie stoję. No i tu widać na Echosondzie tutaj tymi krzyżykami. Tutaj mam wyznaczony ten, mniej więcej ten obszar po prostu tego miejsca, gdzie nie ma zielska. Tu widać nawet na Echosondzie, że jest czyste dno z namułkiem, z tą niebieską taką kreską. No, muł jest ogólnie taki dosyć duży, ale no to rybom nie przeszkadza. No i tutaj, czy to będzie dobrze widać? O, tam jest właśnie, tam jest tutaj zaznaczenie jednej z krawędzi jakby tej płaszczyzny tutaj. A tutaj dokładnie jest to kółko, które będę sypał. No dobra, to biorę się za zasypanie. No, siemanko, odzywam się po pierwszej dobie, tylko Lechita w nocy, w największą po prostu ulewę z otwartej wody, z tej miejscówki obficie zasypanej, no więc jakby to wszystko tak się składa w całość, no bo to jak sypałem tam peletem, no to wcale nie jest to nic dziwnego. Druga wędka, ta, która jest daleko, umilczała. W nocy, jak mnie obudził ten leszcz, to jeszcze później, jak nie mogłem zasnąć, to była, nie wiem, gdzieś jakaś tam druga, trzecia w nocy, potem przestało padać. To słyszałem, no, dwa, trzy chyba nawet, no, myślę, że karpiowe spławy. Tutaj jakby bliżej, po prawej stronie, tutaj jest linia kapeli wzdłuż brzegu. I postanowiłem po prostu w ciągu dnia tą wędkę, która jest tam daleko, zabrać na tą miejscówkę, o której mówiłem, tą backupową miejscówkę, która jest po prostu bliżej. Tam po prostu postanowiłem łowić teraz. W międzyczasie jeszcze sobie znalazłem dodatkowe jeszcze miejsce, znaczy znalazłem, właściwie wróciłem do tego, jak łowiłem wiosną, bo tutaj łowiłem bardzo blisko w ogóle, tu jest taka mała zatoka po prawej mojej stronie. I tam jest po prostu w samych kapelach jest takie przegłębienie dosłownie, tam jest metr wody i w pewnym momencie jest taki głęboczek do 1,5 metra, nie wiem, może wykopany właśnie przez ryby, bo nie ma tam zielska. No i po prostu mam jeszcze tam sobie, będę podsypywał, mam po prostu tam taką jeszcze backupową miejscówkę kolejną. Zawsze staram się po prostu przygotowywać sobie jakieś tam miejsce dodatkowo. Czasem w ogóle w nim nie łowię, bo się przemieszczam, czasami stawiam wędkę, lubię mieć po prostu dużo możliwości. I tak wygląda sytuacja na teraz. Jeszcze jest ładna pogoda, to się ma zmienić. Więc dzisiaj się relaksuję po prostu na pomoście z kawką, coś słodkiego.
Siedzę sobie, bo tak naprawdę już mamy koniec lata i wchodzimy tak naprawdę weszliśmy już, można powiedzieć, chociaż jeszcze nie kalendarzowo w jesień, bo ten wrzesień no to tak uderzył nas takim naprawdę chłodem. Nie było tego okresu takiego przejściowego, dlatego teraz jest fajny dzień. No, naprawdę się przyjemnie siedzi, bo nie jest tak ani za zimno, ani za gorąco. Zresztą jestem w ogóle w kruciakach. No i tyle tak naprawdę. Jak się coś będzie działo, jak będę coś pływał, coś kombinował, to postaram się jeszcze coś nagrać. Ogólnie jest taka sytuacja, taka charakterystyka wody, że jest bardzo, bardzo miękko. Jest ten bardzo taki drobny, ten ił, który zalega na dnie, więc w ogóle ciężko jest na przykład kamerą sprawdzić, czy coś zostało wyjedzone. Po prostu jak się wrzuca towar, to on po prostu, nawet widać, jak się wrzuca kulki, to one po prostu wpadają w ten muł, więc to też jest jakieś tam przemyślenie, żeby po prostu używać może jakiejś drobniejszej frakcji. Na pewno orzech ładnie się układa. Generalnie jestem zwolennikiem łowienia głównie na same kulki i na orzech. Ale już widzę, że może tutaj będę musiał troszeczkę zmienić podejście i spróbować po prostu sypać czymś drobnym. Aczkolwiek też z drugiej strony wiem, że karpie naprawdę nie mają kompletnie żadnego kłopotu z wykopywaniem sobie po prostu tej zanęty i znajdują ją bez żadnego problemu, no bo skoro są w stanie znaleźć ochotkę w dnie i ją wykopać, no to tak naprawdę dlaczego miałyby nie znaleźć jakby kulek? Zresztą też doświadczenie pokazuje, że chociażby mojego łowienia, też i znajomych, że łowiliśmy bardzo często w bardzo miękkich miejscach, sypaliśmy kulki z orzechem i naprawdę ryby spokojnie to pobierały, mieliśmy świetne wyniki, więc... Ale gdzieś tam będę miał to z tyłu głowy, że można by było spróbować po prostu czegoś innego. Też nie warto się tak do końca zamykać na jakieś pomysły, bo one czasami mogą przynieść bardzo ciekawe rezultaty. Tyle. Robię sobie kawę kolejną i... No i czekam może na jakąś rybę. No zobaczymy, jak to będzie dalej. No i muszę się też przygotować na deszcz. Zorganizowałem dzisiaj sobie już tak na tip-top stanowisko, bo wczoraj już byłem zmęczony po podróży. Przeprawa, wiadomo, wypakowywanie, to wszystko, no już, a dzisiaj jeszcze poprawiłem parę rzeczy, które już wiedziałem, że muszę, zmieniłem trochę położenie wędek, żeby mi było łatwiej pływać, troszeczkę wyższe podpórki do pomostu wkręciłem, żeby szczytówki były trochę wyżej, jakieś tam drobne poprawki. No i tyle, nie będę tutaj po prostu przegadywał sprawy, będę się odzywał. Trzymajcie się, do następnego. Passionate.
Siema, aktualizacja sytuacji. Miałem dwa brania i teraz dosłownie w przeciągu, nie wiem, 30 minut z tej miejscówki, którą przestawiłem wędkę dzisiaj. I teraz pierwsze branie to była spinka, natomiast to było branie bardzo takie, nawet niedelikatne. Ryba po prostu szarpnęła jakby. Wędka nie była dolnikiem przymocowana, więc się przesunęła i dalej nic się nie działo i dopiero jak dałem po prostu trochę luzu na hamulcu, to zaczęło powolutku wybierać. No i potem drugie branie, no to się okazało, że to był karp zadybieniówka, wypuściłem go od razu spod bieraka, więc no wygląda na to, że to pierwsze branie to również był po prostu mały karp. No jakby super, zobaczymy co będzie dalej. Myślę, że podejrzewam, że tak jak to, tak chyba to kto mówią, że to zazwyczaj bywa, że trzeba tych karpi po prostu małych trochę przerzucić. Zobaczymy jak to będzie. No w każdym razie myślę, że noc będzie raczej nie przez pana. Odezwę się na pewno, jak się będzie coś ciekawego działo. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć. Mamy czwartek. Od wczorajszego ataku małych karpi nic się nie wydarzyło. Troszkę się zmieniła pogoda, jest chłodniej. Zaczął padać deszcz, co prawda on tam wedle prognoz ma popadać do jakiejś tam 10:00. No i jakie mam, kurczę, przemyślenia, jakie mam pomysły dalej, co z tym wszystkim zrobić. Myślę, że nie będę chyba wiele zmieniał. To znaczy, zastanawia mnie cały czas ta otwarta woda. Dlaczego tam się nic nie dzieje, pomimo tego, że znowu wczoraj widziałem parę spławów w okolicy miejsca, w którym łowię. Więc tak naprawdę nie wiem co zrobić z tą wędką, czy dalej po prostu czekać, a pewnie tak zrobię, czy ją gdzieś przestawiać. Jeśli chodzi o tą drugą miejscówkę, no to myślę, że spróbuję troszeczkę więcej podawać jednak zanęty, bo raz, że te małe karpie się pojawiają, a dwa, że wczoraj jeszcze jak wywoziłem zestaw, to w świetle latarki widziałem byczki, które się tam kręciły, więc myślę, że one też mi trochę czyszczą miejscówkę, więc spróbuję troszeczkę więcej po prostu tych kulek podawać. No i tak, no zobaczymy co dalej. Fajnie się pogoda zmienia. Ma też dmuchać troszkę bardziej w moim centralnym kierunku, czyli to jest taki wiatr południowo-zachodni, będzie mi tutaj prosto dmuchał w tą część zbiornika. Siedzę dokładnie po przeciwległej stronie, czyli na północnym wschodzie. Jest ta platforma umiejscowiona. No i tak, no na razie wstałem rano, piję kawkę, patrzę co się dzieje na wodzie. Poza jedną łódką nikogo nie ma, więc bardzo sobie cenię to, że tutaj jest naprawdę takie pustkowie i nikt tu nie zagląda, nikt tu się nie pojawia, jest tylko po prostu czysta przyroda. Bardzo mi się ta woda podoba. Na pewno będę tutaj łowił dotąd, aż nie złowię konia, a może i dłużej. Ale zobaczymy. Naprawdę wypoczywałem, tak jak mówiłem wcześniej, już potrzebowałem po prostu takiego chilloutu, resetu i naprawdę muszę powiedzieć, że wybrałem sobie idealne miejsce po prostu.
Powiem parę słów, bo w sumie jest, można powiedzieć, połowa wyjazdu. Niewiele się dzieje, ale też no nie siedzę z założonymi rękami, tylko staram się to wszystko jakoś sobie po prostu układać, bo nie lubię zwalać nigdy winy na, nie wiem, na pogodę, na że nie biorą. Zawsze gdzieś tam uważam, że w większości przypadków jesteśmy w stanie coś wydłubać. Zacznę od tej wędki może, która jest na otwartej wodzie. Ściągnęli mi ją spinningiści, zresztą drugą też, ale do tego przejdę zaraz. Ona była wywieziona gdzieś, ja wiem, to, nie wiem, z 10, chyba to była 11 jakoś tak po nocy. I tu jest też tak, że przez to, że jest tak dużo zielska, no niestety trzeba to wyszarpywać po prostu tą linkę z tego zielska. No i jak dojeżdżamy do końca, no to często jest tak, że nic nie ma jakby no mówiąc na włosie, natomiast no ja używam wkrętek i po prostu ta kulka schodzi i tak naprawdę nie do końca jest wiadomo, co się dzieje, tak, po nocy. No i jak ci spinningiści mi ściągnęli ten zestaw, no to się okazało, że znowu jest taki ogryzeczek został ze zbalansowanej kulki. No i to mi dało trochę do myślenia, że ja nie wiem, czy to leszcze, czy koluchy, czy jakieś w ogóle jeszcze inne ryby, no po prostu ogryzają mi te kulki do tego stopnia, że może właśnie w nocy tam nic nie ma, po prostu, krótko mówiąc, tak? Więc po prostu, więc w sumie dobrze się stało, że mi ściągnęli tą wędkę, no czasem tak jest. I po prostu założyłem tam orzechy. No i zobaczymy, czy to coś da, tak? Czy da to jakąś rybę, czy w ogóle coś to zmieni. Natomiast druga wędka, która też została ściągnięta, dwa rzuty i dwie wędki po prostu mi ściągnęli. No to tam, no tego miejsca jestem, powiedzmy, no jakby pewny, w sensie. No kwestia tylko, żeby po prostu pojawiły się tam ryby. No były wczoraj małe ryby, tak? Natomiast mam nadzieję, że tam się pojawi po prostu coś większego. Bo to jest piękny, taki wybrany, wielki dół. Zresztą tutaj też nie ma co ukrywać. Łowią też tam w tym miejscu inni. To znaczy, to nie jest też tak, że ja, nie wiem, dostałem współrzędne od kogoś czy coś, nie, bo ja to miejsce po prostu sam znalazłem, ale potem po rozmowie z kumplem, no, okazało się, że trafiłem dokładnie w spota, który on też obławia. Tam po prostu jak popłynąłem teraz tą wędkę przewieźć, no to generalnie ta zanęta ładnie leży po prostu na dnie. Wszystko się zgadza, zestaw był cały z balansem, więc po prostu tylko przestawiłem go po prostu, żeby wszystko było przed nocą na tip-top. No i czekam, no wiatr niestety jest w tamtą stronę, więc niezbyt korzystnie dla mnie. To się ma zmienić, bo jestem do niedzieli, więc jeszcze mam szansę wyczekać ten moment, kiedy ten wiatr będzie po prostu tutaj dmuchał w mojej miejscówki. No i zobaczymy, no. Uczę się tego zbiornika. Staram się to wszystko sobie jakoś po prostu poukładać. Jak to mówią, nie od razu Kraków zbudowano. Czasem się da rozbić bank od razu, a czasem to trwa. Trochę taki chaotyczny będzie ten vlog, bo w ogóle miałem nic nie nagrywać, miałem w ogóle nie brać sprzętu, w sensie wiadomo, zawsze mam aparat ze sobą, bo po prostu uwielbiam robić zdjęcia, więc nie wyobrażam sobie jechać bez niego, tak jak nie miałbym jechać bez wędek. Natomiast jak już pojechałem, to już wziąłem wszystko i tak trochę to będzie w takim chaosie, bo tak tu coś nagram, tam coś nagram, też chciałem wam pokazać z wody ujęcia, gdzie tam kładę, natomiast no, co wypływam, to pada deszcz.
I tak po prostu albo nie wezmę ze sobą GoPro, no bo też zapominam, nie mam tego tak może w nawyku jeszcze. Ale no będę się starał jakoś to wszystko tam później poukładać, żeby to stanowiło jakąś spójną całość. No, no i tyle, słuchajcie, no trochę będzie w tym filmie pewnie więcej gadania niż zwykle. No i tyle, no siedzę, po prostu czekam. Czekam, piję kawę. I cóż, no będę się odzywał. Siemanko, słuchajcie, mamy piątek, kolejny dzień, niestety dalej nie przyniósł, kolejna noc, kolejny dzień nie przyniosły ryby. Słuchajcie, no cóż, czekam, cały czas czekam, troszkę znowu coś tam pozmieniałem, przemyślałem pewne rzeczy. Jako że po pierwsze mamy miękką miejscówkę, zwłaszcza tą jedną po prawej stronie przy kapelach, po prostu wziąłem i pokroiłem wszystkie kulki, które będę tam wrzucał, zrobiłem z nich połówki, żeby po prostu były lżejsze, więc to na pewno zmieniłem. Czekam tylko, trochę się niech wiatr uspokoi i będę chciał tą wędkę przewieźć. Jeśli chodzi o tą miejscówkę na otwartej wodzie, no to tam, gdzie tam kroję tych kulek, ponieważ no tam jest drobnica, która dość mocno atakuje, więc łatwiej by było po prostu im wybrać te połówki, rozbić to, więc tam zostawiam całe kule. Natomiast no tam z racji po prostu tego, że no zostawał z balansa ogryzek, no to poszły orzechy. Wczoraj zobaczymy, co z tego wynikło, zobaczymy, jak one dzisiaj będą wyglądały. I tak, no słuchajcie, wiatr się wzmógł, bardzo fajnie dmucha, niestety nie do końca w moim kierunku. Te prognozy mówią, że jednak jeszcze się ma ten wiatr jakby odkręcić w moją stronę. Zostały mi dwie noce, więc cały czas walczę, nie odpuszczam, jestem, bo tak naprawdę wystarczy jeden strzał, jedna ryba i naprawdę wszystko się zmienia o 180 stopni. No i tak, śmiesznie buja, bo jest jak na morzu przez ten wiatr. No miejsce, tak jak cały czas to podkreślam i na poprzednim wyjeździe i teraz, że no tutaj miejsce naprawdę rekompensuje, bo jest naprawdę przecudownie. I wiadomo, no ryby raz są, raz ich nie ma. Nie ma co narzekać. Trzeba po prostu robić swoje. Cały czas coś kminić, cały czas coś kombinować, oczywiście tak, żeby też nie przekombinować, więc zawsze starać się po prostu każdy ruch, każdą decyzję przemyśleć dwa razy, nie robić niczego na wariata, zwłaszcza, że jak się wozi daleko, 200 metrów, 300 i dalej, to też trzeba przemyśleć, bo akumulatory nie są wieczne, jak nie mamy gdzie ich naładować, trzeba to wszystko kalkulować, tak?
na dużych jeziorach, no tak, ta zabawa, że tak powiem, w karpiowanie wygląda no, zupełnie inaczej. Trzeba jeszcze parę rzeczy do tego wszystkiego dorzucić. No i tak, słuchajcie, nic. Czekam na razie, czekam aż się troszkę uspokoi i będę chciał zrobić rewizję. Na pewno też to nagram dzisiaj, bo dzisiaj nie pada, więc wezmę ze sobą GoPro, wezmę ze sobą też aparat. To może będzie po prostu widać, zwłaszcza na tej płytkiej wodzie, może będzie, pokażę wam, jak wygląda ta miejscówka, jak wygląda to, ta wybrana strefa przez ryby w tym Zielsku, gdzie łowię. No i tak, słuchajcie, trzymajcie kciuki, będę się odzywał. Na razie, w kontakcie. No, kulka generalnie ogryziona, ale widzę, że plan się powiódł, bo zanęta jeszcze leży. Tak, widać orzechy przede wszystkim, które są lekkie. Tutaj widzicie, tutaj jest cały taki obszar z głębiej, widać, że to jest wybrane po prostu przez ryby. Widać jeszcze resztki zanęty, którą wrzuciłem wczoraj. No, kulka została pewnie przez byczki, inaczej mówiąc koluchy, ogryziona, zostało tyle, ale jeszcze myślę, że karp jeszcze by się połakomił na taki kąsek. Jest ostry, ale zmienimy wszystko na świeżo. Nitniemy ten zestaw. Nałożymy świeżaka. Tylko cacy. No, tak jak tutaj widzicie, będę łapał dwoma wędkami bardzo blisko, jedną obok drugiej. No i zobaczymy, czy ryby będą chciały jeszcze współpracować. Teraz to sobie ładnie napłynę, co może sobie okulary lepiej widzieć, gdzie dokładnie kładę, bo ważne jest, żeby wszystko leżało perfekcyjnie. Więcej widział, czy nie będę. Tak jest chyba ok. Chociaż nie, użyję sobie akwaskopa. Takie.
są takie kępy roślinności. Nie chciałbym trafić. One są takie malutkie, ale zależy mi po prostu, żeby prezentacja była idealna. Po prostu muszę dobrze wymierzyć. Nie ma już słońca, więc nie widać dobrze. I tutaj jeszcze nie z tym. Taka gdzieś była szczerzuja. Dobra, myślę, że postawię po prostu bliżej markera, będzie mi łatwiej. Najpierw wsypię zanętę. No tam jest ładnie, czysto. Trochę się rozwinął. Tutaj akurat przed markerem jest tak. Tutaj go poprawię, żeby nie wystawał. Tu jest idealnie. No dobra. Wsypywał. Jest chyba ta szczerzuja. Położę obok niej, ona jest dobrym tutaj punktem. O, właśnie tak zrobię, tu ją, gdzie ona jest, ona mi zginęła. Więc te w ogóle są takie chyba plamy już wybrane do twardego. Jest. O tak, dobra. To najpierw wsypię zanętę. Na szczerze, jest to wszystko.
Pięknie sobie tu wszystko spoczęło. Dobra. No i wracamy do bazy. No to co, troszkę tam zostało. Kulka jest wyruszona. Założymy wszystko na świeżo. Tak jak i tam. No tutaj używam line biterów, bo dwie wędki mam blisko siebie i po prostu gdzieś tam napływając w nocy, jeszcze wiecie jak to jest, jak się coś złowi, emocje, żeby sobie nie wpłynąć, po prostu wędką jedną w drugą, to po prostu sobie to używam line biterów. One się naprawdę do tego świetnie sprawdzają. Więc po to właśnie je zakładam. Jest taka fajna kępa zielska po drodze, która jest takim moim punktem odniesienia. Jedną linkę mam po jednej stronie tej kępy, drugą mam po drugiej, łatwo mi jest po prostu płynąć. No ogólnie powiem szczerze, że jestem dobrej myśli przed nocą. Mam nadzieję, że jeszcze coś złowię. Jeszcze sobie tą miejscówkę tu dobrze obczaję. Spałem, a jest ładnie, czyściutko. Przy samym garze. Blisko. Zanęte punktowo sypie. Stawimy. No jest ok. Podpłynę jeszcze na tym prawie. Wszystko musi być perfecto. Nie wiem, czy dokładnie zestaw. Nacisko. Chyba tak. Fajnie, jak widać. Dokładnie sobie wszystko ułożyć. Jeszcze muszę zrobić poprawkę. Zrobię to z ręki. Łatwiej. Troszkę jakby na skraju.
Dobra. Wreszcie, po kilku dniach czekania, udało mi się złapać pięknego karpia z tego wielkiego zbiornika. Branie z wędki w dziurze w Zielsku, 160 metrów od brzegu, na głębokości 2 metrów. Ryba wzięła na zbalansowanego skopek squida 15, zasypaną orzechem i połówkami kulek. Siemanko, słuchajcie, tak jak będzie to widać na filmie, złowiłem dzisiaj w nocy karpia 11 kg.
co dało mi taki naprawdę porządny zastrzyk energii do działania, gdzieś tam otworzyło mi głowę jeszcze, co mogę dalej zrobić, bo tak jak mówiłem, no troszkę stok, jeśli chodzi o zanętę, też mi się kończy i musiałem to wszystko jakoś poukładać, te kulki, które się zapadały, o czym mówiłem wcześniej, zrobiłem połówki i dzisiaj jeszcze wpadłem na taki pomysł, że przecież mogę, żeby ten muł jeszcze mniej chłonął jakby zapach, znaczy żeby te kulki mniej chłonęły zapachu tego mułu, przecież mogę wrzucić kulki do tego sfermentowanego, tego takiego zacieru alkoholowego z orzechów. I po prostu tutaj mam to, pokroiłem to w połówki i po prostu te kulki teraz chłoną, po prostu chłoną ten płyn, więc będą jeszcze lepiej się przebijały po prostu na tym mule. Zrezygnuję z tej wędki na otwartej wodzie, ponieważ ona stała tyle dni, nic tam się nie dzieje, nie mam już nawet zanęty, żeby tam dalej sypać. Niestety tam te koluchy no czyszczą po prostu tą miejscówkę prawdopodobnie do zera, więc w ogóle odpuszczam po prostu tamto miejsce. Skupiam się tylko i wyłącznie na tej stronie tutaj pod kapelami. Po prostu postawię te dwie wędki w miarę niedaleko siebie. Nie będę już na tą ostatnią noc niczego jakoś tam mocno szukał. Tam są naprawdę fajne te miejsca. Jest pełno mnóstwo takich korytarzy, placy pokopanych przez ryby, więc po prostu jedną wędkę po prostu zasypię, powiedzmy oficie, tą, która dała rybę, a drugą wędkę po prostu na zasadzie takiego snajpera będę po prostu dawał troszeczkę zanęty, no i po prostu będę czekał, co się będzie działo. Zaraz przewożę po prostu obydwie wędki, żeby one też nie stały na pusto, bo biorąc pod uwagę, że też wchodziły mi małe karpie, wczoraj też złapałem dwa, no to i plus te koluchy, no to myślę, że te miejscówki pewnie są wyczyszczone, trzeba po prostu to wszystko na świeżo zrobić, przynajmniej na ten dzień. Natomiast no takie grubsze sypanie, no to skupię się wieczorem, bo brania są głównie wieczorem, nad ranem i taki jest generalnie plan na ostatnią noc. No i tyle, słuchajcie, no jakby kulki pokrojone, kulki zalane, ja się zaczynam ogarniać z tym wszystkim, do zobaczenia. Siemano, ostatnia nocka przede mną, tak naprawdę zostało 16, 3 godziny do zmroku, czekam jeszcze chwilę, żeby się ten wiatr uspokoił. Znowu przewożę wędki, dosypuję towaru i czekam. Fajne warunki, ładnie dzisiaj dmucha. Tu widzę, że się ludzie już zwijają w ogóle, bo jutro zapowiadają ulewę w ciągu dnia. No ale trzeba walczyć do końca. Karpie akurat zazwyczaj lubią brać wtedy, kiedy my nie lubimy siedzieć nad wodą, znaczy nie lubimy w cudzysłowie, kiedy warunki są niesprzyjające. Wszystko mam już naszykowane, tak naprawdę właściwie już pozostaje tylko precyzyjnie położyć zestawy w dziury w zielsku i czekać. Mam nadzieję, że dzisiaj w nocy trochę popływam, połowię. A jak będzie, zobaczymy. Tak więc będę się odzywał pewnie jutro, chyba że może jeszcze coś się wydarzy za widnego, no to będę to na pewno rejestrował. I tyle. Jutro się odezwę pewnie w ciągu dnia, jak będzie lało, no to pewnie coś tam powiem, dwa słowa w namiocie, bo będę chciał przeczekać po prostu tą pogodę, żeby się nie zwijać tam mokro, bo tam chyba po 14 już prognozują, że ma być całkiem spoko. No i tyle. Do zobaczyska. Cześć. Niedziela. Słuchajcie, podsumowanie nocy, jak i całego wyjazdu. No w nocy miałem dwie ryby. Jedną małą i jedną taką, nie wiem, pewnie koło dychy. Nawet chciałem sobie zrobić z nią zdjęcie, ale ona nie chciała i jak ją przekładałem z podbielaka do slinga, to po prostu uciekła. I co? No wyjazd myślę, że udany. No, nie było znowu dużej ryby. Myślę, że o to tutaj nie będzie łatwo. Fajnie jakby wpadła jakaś wisienka na torcie, no ale no na to jeszcze przyjdzie czas, tak? Na to przyjdzie czas. Teraz muszę się zwinąć, niestety jest opór lewa, ona tak raz jest bardzo mocna, raz jest mocna, raz jest na sekundę dosłownie chwila taka, że tylko kropi,
więc jakoś muszę spróbować wcelować w to okienko pogodowe, wędki mam już zwinięte. Bo na początku plan był taki, że poczekam do popołudnia, aż ta pogoda się trochę poprawi, ale niestety w nocy przyszły aktualizacje prognoz i ma lać tak naprawdę do końca dnia. Więc słuchajcie, zwijam się, to wszystko. Do następnej wyprawy. Trzymajcie się. Karper, pozdrawiam. Elo.